Sylwetki polskich gangsterów. Rympałek. Marek C., pseudonim Rympałek, urodził się w 1963 roku na warszawskiej Pradze Południe. Posiada wykształcenie podstawowe. W młodości uprawiał sporty walki, głównie zapasy i boks. Przestępczą karierę zaczynał jak wielu w tamtym okresie, od stania na bramkach lokalnych klubów. Tam też nabył znajomości w przestępczym świadku i zaczął tworzyć wokół siebie zaczątki grupy przestępczej. Wraz z kompanami zajmował się przede wszystkim paserką i kradzieżami. Jego pseudonim wziął się właśnie od metody włamu zwanej na rympał, czyli siłowej, brutalnej. Kiedy jego grupa zaczęła się rozrastać w pierwszej połowie lat 90., przyłączyła się do grupy pruszkowskiej. Jego ludzie byli jednym ze zbrojnych ramion podwarszawskiego gangu. Pozycja Marka C. nie była wówczas jednak zbyt wysoka. Liczono się z nim, jednak nie miał dojścia do dużego stołu. Wszystko zmieniło się, kiedy w 1994 roku aresztowano Pershinga. Rympałek wówczas usamodzielnił się, a jego banda powiększyła swoje szeregi. Grupa zajmowała się przede wszystkim ściąganiem haraczy i rabunkami. Marek C. stał jednak zawsze w cieniu, a jego pseudonim nie trafiał na pierwsze strony gazet. W końcu w maju 1995 roku w Gazecie Stołecznej ukazał się artykuł zatytułowany „Jak Pershing i Rympałek haracza zbierali”. Możemy w nim przeczytać. Podczas zatrzymania Cezarego D. policja znalazła listę agencji towarzyskich opłacających się grupie Pruszków Rympałek. Z salonu masażu na Dolnym Mokotowie wzięli 14 milionów starych złotych. Z agencji w Śródmieściu 750 dolarów, z kolejnej na Żoliborzu 30 milionów starych złotych. Liderem grupy był 34-letni Marek C. Rympałek. Pierwszy raz usłyszeliśmy o nim, gdy do sądu trafiła sprawa gangu ściągającego haracze w agencjach towarzyskich. Jego ludzie przedstawiali się właścicielom „Jesteśmy od Rympałka” i zostawiali kontakt na pager. W Grypsach z aresztu wspominał o Rympałku Andrzej K. Pershing, uważany za bossa Pruszkowa. Po aresztowaniu Pershinga Rympałek usamodzielnił się i stworzył własną bandę. Ta banda stała się jednak wkrótce potężnym gangiem. Jeden z oskarżonych w procesie grupy Marka C. mówił przed sądem: Rympałek od Skierniewic do Otwocka miał ponad 300 ludzi na zawołanie. W połowie lat 90. grupa Rympałka rozrosła się do potężnych rozmiarów i stała się najgroźniejszym gangiem w stolicy. Obawiali się go nawet tzw. starzy pruszkowscy. Po Marku C. najważniejszymi osobami w grupie byli Krzysztof B., pseudonim Ziomal, oraz Jacek S. W 1995 roku gang dopuścił się całej serii napadów. W lutym pod Zakroczymiem gangsterzy na czele z Ziomalem zostali niespodziewanie zatrzymani przez patrol drogówki. Mężczyźni jechali kradzionym Audi. Kiedy Ziomal zauważył, że jego kompana zakuwają w kajdanki, wyszedł z auta i zastraszył policjantów pistoletem. Rozkuł kolegę, zabrał policjantom broń, po czym odjechał ich radiowozem, zawłaszczając przy okazji znajdującego się w nim kałasznikowa. W marcu gangsterzy zaplanowali obrabowanie autokaru, który miał zawieźć wycieczkowiczów do Turcji. Do napadu doszło w Sękocinie pod Warszawą. Przestępcy okradli niedoszłych turystów z pieniędzy i biżuterii. Ich łupem padło wówczas 166 tysięcy złotych. W lipcu pod bankiem przy ulicy Puławskiej napadnięto biznesmena, zabierając mu walizkę, w której znajdowało się ponad 200 tysięcy złotych. Podczas tej akcji gangsterzy zastraszyli ofiarę, wyciągając kałasznikowa ukrytego w wózku dziecięcym. W tym samym miesiącu upozorowano napad na konwój pod Poznaniem. Przestępcy w zmowie z konwojentami zgarnęli prawie 60 tysięcy marek niemieckich. Także w lipcu gang dopuścił się kradzieży 75 pistoletów P-64 z 42 Pułku Lotniczego na Bemowie. Samym napadem kierował Marek C., a zrabowana broń, według prokuratury, ukryta została w willi Zbigniewa K., pseudonim Ali, z Pruszkowa.
Największy i najgłośniejszy napad, jakiego dopuściła się grupa Rympałka, miał miejsce 28 listopada przy ulicy Zamiany na warszawskim Ursynowie. Łupem gangsterów padło wówczas ponad 1 200 000 zł przeznaczonych na wypłaty dla pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej. Przebieg tego zuchwałego rabunku był następujący. Rano 28 listopada w okolicy Lecznicy przy ulicy Zamiany 13 gangsterzy podjechali Fordem Transitem i Audi. W furgonie niejaki Pinokio rozdzielił 2 kałasznikowe i 2 pistolety automatyczne Skorpion. Około godziny 9:00 4 konwojentów i kasjerka pojechali do banku. Kasjerka zapakowała do walizki i torby podróżnej 1 202 000 zł. Pieniądze wrzuciła do bagażnika Renault. Dochodziła godzina 11:00. Gdy tuż przed budynkiem przy ulicy Zamiany Renault został zablokowany przez Transita i Audi 80. Z furgonetki wyskoczyło 4 mężczyzn w kominiarkach: Jacek S., Idzik, Delfin i Pinokio. Kolbami wybili szyby w aucie konwojentów, wyciągnęli ich z samochodu i rzucili na ziemię. Kiedy dowódca konwoju Leszek K. sięgnął po broń, Pinokio strzelił mu w rękę. Inny z przestępców, Remek, tak zwaną urywką, otworzył bagażnik Renault, zabrał torby i wpadł z nimi do Transita. Za nim ruszyli kumple. Kierowca ruszył z piskiem opon, ale u wlotu ulicy Stokłosy zderzył się z Mazdą. Przestępcy wyskoczyli z wozu i pobiegli na parking, gdzie przesiedli się do Forda Sierry i Nissana Primery. Człowiek o pseudonimie Biały, który sprzed kościoła przyglądał się akcji, spokojnie odjechał taksówką. Potem w umówionym lokalu Rympałek podzielił łup między uczestników napadu. Ciekawie wygląda relacja z tego napadu opowiedziana z perspektywy konwojentów. Okazało się bowiem, że tylko dowódca konwoju Leszek K., który przez 22 lata pracował w Biurze Ochrony Rządu, miał ostrą broń. Maciej M., adept judo i karate, podczas napadu zemdlał. Zrobiło mi się biało, potem ciemno, ocknąłem się na jezdni, powiedział przed sądem. Waldemar S., 40-letni mężczyzna, który 2 razy nie zdał egzaminu, ubiegając się o pozwolenie na broń, powiedział z kolei: po strzale złapałem duży łyk powietrza i zamknąłem oczy. Poruszył się dopiero, gdy kasjerka powiedziała: niech pan wstanie, już odjechali. Rympałka aresztowano w maju 1996 roku. Wraz z nimi za kratami znalazło się wielu kompanów. Oskarżono go o kierowanie gangiem i organizowanie napadów. Do tego doszedł pozornie błahy zarzut pobicia 2 studentów w klubie bilardowym Huki Puki. Jego grupa według organów ścigania funkcjonowała od wiosny 1993 roku do kwietnia 1996 roku. Prokuratorskie śledztwo objęło 39 przestępstw kryminalnych dokonanych przez członków gangu. W czerwcu 1998 roku prokurator zażądał dla 21 oskarżonych łącznie 243 lat więzienia i ponad 1 miliona złotych grzywny. Dla Marka C. za kierowanie gangiem i planowanie napadów rabunkowych z bronią w ręku 25 lat więzienia i 250 tysięcy złotych grzywny. Dla 3 najważniejszych ludzi w jego grupie również 25 lat. Dla pozostałych 8 członków gangu od 18 do 15 lat więzienia. Reszta z 21 oskarżonych miałaby dostać od 2 lat w zawieszeniu do 12 lat pozbawienia wolności. Media uważnie przyglądały się procesowi. Prasa o Marku C. pisała: Rympałek ze zdjęcia w aktach, 35 lat, ale wygląda na więcej. Niski, krępy, łysiejący blondyn. Niemodne okulary w drucianej złotej oprawie. Złoty sygnet i łańcuch na przegubie. Z aktu oskarżenia: wykształcenie podstawowe bez majątku. Zatrudniony był w zakładzie jubilerskim brata. W prokuraturze podał, że zarabia 400 zł miesięcznie, ale mówił też, że płacił za wynajęcie mieszkania na Gocławiu kilkaset dolarów. A wynajmował jeszcze 0,5 segmentu w Pruszkowie. Jeździł z kierowcą i ochroniarzami limuzyną, Toyotą Avalon.
w której wygodnie mieści się 6 osób. Nie był karany. We wrześniu 1998 roku zapadły wyroki. Od 1,5 roku do 15 lat więzienia. Dwóch mężczyzn uniewinniono. Rympałek dostał 10 lat za kierowanie gangiem i pobicie studentów. Był to pierwszy po wprowadzeniu nowego prawa karnego wyrok w sprawie przestępczości zorganizowanej. Tym samym Rympałek został jako pierwszy w historii skazany przez warszawski sąd za kierowanie grupą przestępczą. W 2000 roku wszystkie wyroki podtrzymał sąd apelacyjny, a w 2002 roku ostatecznie zatwierdził je Sąd Najwyższy. W międzyczasie przeciwko Markowi C. ruszyło osobne postępowanie dotyczące zlecenia napadów. W 2003 roku został ponownie oskarżony, tym razem o handel narkotykami. Miał on je dostarczać m.in. gangsterowi z Katowic, Krystianowi S., pseudonim Młody Simon. Ten ostatni zaś miał je rozprowadzać w katowickich dyskotekach. W narkotykowych interesach Rympałek miał blisko współpracować z Jerzym W., pseudonim Żaba, z grupy Pruszkowskiej. 2 lata później ogłoszono wyrok w sprawie organizacji napadów. Rympałek został ogłoszony winnym zorganizowania serii rabunków i otrzymał w tej sprawie karę 8 lat pozbawienia wolności. Paradoksalnie był to dla niego korzystny wyrok. Mógł on bowiem ubiegać się o połączenie wyroków z dwóch procesów i dzięki temu znalazł się na wolności już w kwietniu 2006 roku. Zniknął z oczu organom ścigania zaraz po opuszczeniu murów więzienia. Zaledwie 2 lata później, w kwietniu 2008 roku, został zatrzymany przez CBŚ w Wilanowie. 45-letni wówczas Rympałek miał odbudować struktury przestępcze przy współpracy z ludźmi Rafała S. Szkatuły. Podburzał ponoć gangsterów do wojny gangów w stolicy. Dowody okazały się jednak za słabe. Marek C. ponownie wyszedł na wolność i znów zniknął z oczu policji. Wypłynął w październiku 2010 roku, ponownie wpadając w ręce funkcjonariuszy. W lipcu 2012 roku postawiono mu zarzuty kierowania grupą przestępczą w latach 2006-2010. Zdaniem prokuratury przez ten czas Marek C. kierował nowym gangiem, który w tym czasie handlował narkotykami i bronią, wymuszał haracze i dopuścił się zabójstwa członka gangu. W marcu 2017 roku zapadły wyroki. 16 gangsterów usłyszało wyroki od 4 do 25 lat więzienia. Marek C., pseudonim Rympałek, oraz Marek R. i Jerzy B. otrzymali najwyższy wymiar kary. Uznano, że Marek C. zlecił, a dwaj pozostali mężczyźni dokonali zabójstwa jednego z gangsterów, podejrzanego o współpracę z organami ścigania. Wyrok jest nieprawomocny, jednak 55-letni dziś Rympałek dał dowód na to, że w jego przypadku coś takiego jak resocjalizacja nie istnieje. Najprawdopodobniej nieprędko opuści więzienne mury. Zapraszam Cię na stronę onlinemafia.pl, gdzie codziennie znajdziesz nowe informacje ze świata mafii i przestępczości zorganizowanej.